witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 2000. No, Farming 22. Dzisiaj w odcinku będziemy robić ciekawą rzecz, bo będziemy rzepak wywozić na olejarnię. Zaraz wam powiem, dlaczego mam tyle kasy na minusie. Tylko niech się rzepak sypie. Kasy mam tyle na minusie, no, postawiłem fabrykę. Postawiłem olejarnię i winogroniarnię. W sensie nie wiem, jak to powiedzieć. Do przerabiania winogron też. Bo na tej mapie, na tej serii będę szedł w winogrona. Więc trochę sadem się pobawiłem, bo to są fajne tereny. I właśnie jadę teraz zawieźć mój rzepak. Końcówkę, bo tam miałem 23 tony na przyczepie. I teraz ta końcówka 20 ton. Więc 43 tony. I trochę tego oleju powinno stworzyć się. Czy to w listopadzie ma być za 6000 olej rzepakowy za 6000, więc na spokojnie. Więc fajna kasa. To jest kurczę prawie. No, to jest ponad dwa razy tyle, nie? Prawie trzy razy tyle co za rzepak. Więc jednak ta przetwórnia się przeopłaca. Ale chyba będę szedł słonecznik, bo olej słonecznikowy się chyba bardziej opłaca. Ale nie wiem. Tutaj sobie tak pomalowałem ładnie, drogi narysowałem. Tam z tyłu jest do winogron, ale to mnie nie interesuje. Oleju mam jakieś... Dodam na jeden czas. Oleju mam chyba z 10 litrów już wyprodukowane. No, 10 litrów. A całej... do rzepaku zabrałem... 43 tony. Dobra, wracamy na gospodarstwo. Tutaj tu przyślę wały na pole. Ale zanim wały, no to wam powiedziałem, czy mam tyle na minusie. I zaraz jeszcze sprzedałem sobie przyczepę samowgorającą, bo stoi na sklepie. Ogólnie się teleportowałem, to zobaczyłem. Pewnie zapytacie, co robiłem na sklepie. A tam tutaj widzę sobie już kombajn do ziemniaków. Bo wziąłem sobie kontrakt za 15 tysięcy do kopania. Dla mnie każda kasa jest przydatna, więc będę musiał go zrobić. Znaczy, musiał. No, teraz jeszcze nie musiałem go robić, ale chcę zarobić kasę. Bo kredytu i tak już nie mogę brać na tej mapie. Bo on na maksa wykorzystany kredyt. A, dobra, już wiem. Bo miałem plan... Dobra, może uda mi się puścić tego z wołami. Bo nie chcę jechać na to pole. Tak więc przejedź. To ten jest ten. Nie, no tak, zapomniałem, że ja przecież pieniędzy nie mam, żeby go wysłać. Bo mam minus 160 tysięcy. Generalnie mogłem nie stawiać tej fabryki jednej. Na winogrona mogłem ją później dostawić, ale stwierdziłem, że już od razu ją dostawię, bo później zapomnę i będę do jajca. Czy coś jeszcze będziemy produkować? No na pewno z mleka będziemy robić. Na pewno z mleka będziemy robić masło. Może czekoladę. Tylko że do czekolady trzeba cukier, więc cukrownię trzeba będzie postawić. Więc trochę jeszcze wydatków tutaj przede mną jest. O, musiałem sobie odkichnąć. Drake wykryje szerokość. No i tutaj jest tak zrobione to, że... A, bo ja tu mam dwa przejazdy zrobione tylko. Nie no, wałować nie będę teraz. Musi tutaj sobie postać. Idę szybko na sklep, sobie sprzedać. Coś tu jeszcze stoi? Nie, tylko ta przyczepa, dobra. A za nią dostanę... O, 15 tysięcy. Więc sprzedaj, zawsze tu do przodu. Już mam minus 140 tysięcy tylko. Więc na spokojnie. Damy radę z tego minusa wyjść na spokojnie. Olejem na drobie. Bo czekaj, bo muszę zobaczyć, jak to jest z tym olejem. Tutaj pasek produkcji, gdzieś tutaj jest.
Paradoksy. Dwa oleje, dwa litry rzepaku, jeden litr oleju, dobra. Czyli jak ja tam zarazem 43, no to 21 tysięcy litrów oleju powinien dostać. A 27 tysięcy litrów oleju razy 6 tysięcy... No, to trochę dostanę. To dostanę, jak jest to 130 tysięcy za sam olej. No więc zarębista kasa, nie? Podoba mi się, podoba. No i trzeba siać. Tutaj zaraz. To było mulczowane, więc... Szybka oprawa, żeby nie było. Jakaś szybka oprawa, malutka tam na 2 minutki. O, przetwórnia. A! Z winogron mogę rodzynki robić. O, proszę. Nawet nie wiedziałem. Ale winogron będę mieć dużo tutaj, prawdopodobnie. Jedno winogrono na rodzynkę. 5 winogron, 4 soki, dobra. A rodzynki z tego co patrzyłem są potrzebne do płatków. To płatkarnię też mogę tutaj postawić. Tam będzie tutaj kukurydza, chyba miód potrzebny? Nie wiem. Ale to wtedy już jak już miód, no to pszczoły te duże bym sobie postawił, nie? Ten największy ul. Bym musiał zacząć produkcję. Produkcja. Jak tu gdzieś płatkarnia była. Nie mleczarnia. Nie przędzalnia. Zakład krawiecki, cukrownia też nie. Fabryka płatków. No miód, rodzynki i owiec. Miód, rodzynki, owiec, kukurydza. Kurwa. Albo można bo pewnie można płatki kukurydziane albo owsiane robić. No to nie wiem, chyba kukurydziane są droższe. Nie wiem, później to zobaczę. Płatki. Jest to takie coś jak płatki? Bo tak sobie mówię płatki, a płatki zbożowe to są. Cena 8 tysięcy. Dobra, zjedziemy ten na... Są jakieś fajne kontrakty, sam na zbiór plonów, nie ma. Pewnie we wrześniu będzie na kultywowanie dużo. Albo na siewy, nie wiem. No i dobra, siejemy. Oczywiście trawę sieje. No i odcinek sobie leci 8 minut. Kurde, to zeszło. A zanim ja to zasieję, to też zejdzie do końca odcinka i to zwałuje. Myślę, że ja nawet do tych ziemniaków nie dojdę. Albo sobie wałowanie odpuszczę i pójdę siać. I pójdę ziemniaki. Chociaż... Tak sobie myślę teraz o tych ziemniakach. To na Hojdbeleronie tam chyba... No, na Hojdbeleron 2 odcinki temu kopałem ziemniaki, więc... Myślę, że tu nie ma sensu. Dobra, trzeba sobie tutaj... Trzeba tutaj jakieś snapy pootwierać. Ogólnie się przestraszyłem dzisiaj trochę. W sumie się zarąbałem w akcji trochę wczoraj. Bo tak kurde mówię, sobota jest. Poniedziałek się zbliża, ja nie mam odcinka z 22 nagranego, nie? A się okazało, że jednak mam. Bo jednak nie czas na Lengrana, tylko na Hojdbelera. Więc ten film będzie za tydzień. Się trochę przestraszyłem, tak szczerze mówiąc. Ale to nieważne. Siejemy sobie powolutku tą trawę. Będę musiał zobaczyć, ile za 1000 litrów. Za 1000 litrów nasion, ile pieniędzy. Bo ja będę musiał przez F11 oczywiście dodawać sobie nasiona. I nawozy. No bo nie stać mnie.
No ale oczywiście kasa będzie odejmowana, więc na spokojnie, nic się nie będzie działo. Tylko, że będzie to dopisane, ale kasa będzie zabrana, czyli tak jakby było kupione, nie? No, robiłem tak już nie raz. Opsia, lalalaj. No i sieję sobie tą trawę. Później to zawałować trzeba. Ale trawy starczy. Ale na trawę starczy, ale już na inne pole nie starczy, więc... Tu będzie łąka, więc na spokojnie, będzie fajnie. Znaczy, tutaj będzie blisko przynajmniej ziano włożyć. Będzie przynajmniej blisko do siana. A, kiedyś w przyszłości, wiadomo, się te pole tutaj zrobi. Się tutaj zrobi pole. Bo ta obora chyba raczej do końca moich dni będzie na tym sejwie. Tak mi się wydaje. Choć nie jestem pewien. No na pewno te... Oj. Te landy, co są do kupienia w górach, łąkowe, to ja na pewno najpierw będę je kosił. Oczywiście robił siano z nich i przerabił na pola, tak? Więc wtedy ta łąka będzie mi tutaj zbędna, tak naprawdę. Ale to jeszcze trzeba. Na razie mam plan te płaskie pola wykupić. Na razie mam plan trójkę dokupić, żeby tutaj już było większe pole. I z tego wtedy słonecznik zasiać tam. Wtedy tam zasiać słonecznik. Zasiać słonecznik i na olej to przerobić, nie? Wtedy z oleju kasa by była. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Kredytu oczywiście wziąć nie mogę. Ogólnie mógłbym to zrobić w taki sposób magiczny, że mógłbym sobie dodać te 240 tysięcy, kupić pole i odjąć sobie te 240 tysięcy, więc tak jakbym był znowu na minusie, ale to ja nie, to tak nie będę robił. Więc nie będę tak czytował. No do listopada jest raz, dwa, trzy miesiące. Więc jakieś 12 tysięcy litrów powinno się oleju zrobić. Bo tam jak czytałem to na miesiąc 4 tysiące litrów chyba robi. Czy tam 4800, coś takiego. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Intro de... To, a dobra. Trzeba tutaj nawrócić elegancko. Felsbruna może jeszcze pójdę sobie nagrać dzisiaj, bo mam save'a przygotowanego. A ja chciałbym Felsbruna jak najwięcej nagrywać, żeby go dokończyć. Czy ja mam... M-Krika ogarniętego? Tego serze, no nic nie wiem. Mam chyba pod odcinek, ale ja tam wolałbym sobie nie Elengrada, tylko tego. Felsbruna nagrać. Chyba jakbym sobie nagrał Felsbruna, to już bym miał na przyszły tydzień. Na wtorek. Więc na środę będę miał film, bo to będzie krótko za potem. No i wtedy na czwartek bym nie miał, ale to Facebook znowu, więc... No się da, to się wszystko da, panowie i panie. Się wszystko da. A ile mam minutek z ciekawości? 14. No a zanim ja to zawałuję... Ja myślę, że będzie te... Około 30 minut. Bo tu jeszcze dobre 4 minuty siania, jak nic. Potem weź to zawał i to nie jest aż taki mały kawałek, jakby się wydawało. To sobie do talerzowania zostawiłem tam parę przejazdów. Ale siać wolałem całe. No w poprzednim odcinku była orka i mulczowanie, więc... Tak sobie patrzę, że to jest 32 odcinek, a ja tu mam tak naprawdę nic nie mam kupionego. Kurde, ta soja tu poprawię kusi, żeby kupić. Ale to ile to jest?
140 tysięcy, czyli tyle, ile mam na minusie. Czyli wtedy bym miał 280 tysięcy na minucie, ale bym miał pole. No nie wiem, nie wiem. No nie wiem, czy tak chciałbym zrobić. Ale bym miał trochę soi. No przykładowo bym miał 10 ton z tego pola. No to 10 ton, no tu mam 40 tysięcy, tak? Na soi, no nie da się na nic przerobić. Ewentualnie tutaj, tak? A o, dobra, nieważne, to jest taki ląd. A tu może jeszcze fajnie powiększyć to pole. A 11? 200 tysięcy. Może ta 11? 180. W sumie taka 11 słonecznika. Olej słonecznikowy. Brzmi jak plan. Ale nie. Nie będziemy cheatować. Nie będę cheatował, więc nie będę tego robił. Poczekam sobie. Zarobię, to sobie kupię pole. Wtedy może coś innego. Może jakaś soja wleci na tych polach, co chce. A może tutaj te pole, bo jest fajne. Za 180 tysięcy, a jest duże. Ma 3,5 hektara. A z 3,5 hektara będzie terenu, pola. Bo tam jeszcze trochę drzewek jest terenu. No i tak to będzie wyglądać. Że siejemy sobie pole. Nie chciałem robić odcinki, tylko tutaj sobie obsieję to naokoło ładnie. No i przewałujemy sobie to i będziemy kończyć. Na ziemniaki nie będę siadał już. Ziemniaki sobie ogarnę poza odcinkiem. Wykopię sobie je na spokojnie. Dobra. Elegancko. Tu przed rondą trzeba nakręcić, bo tu jest płotek. Przecież wiem, że ten płotek jest przejezdny, ale... Ja mam o tym. Przecież troszeczkę realizmu trzeba zostawić. No i naprawdę bym przejechał ten płotek, nie? Nie raz już takie płotki się przejeżdżało. A ja miałem snapa zrobić właśnie. Dobra, może już poskoczę. Dobra, napiszemy tak. Siew, trawy, lędźwiny. O. O, może być. Tak. A, ja już nie mam, bo to już minęło. Dobra. Przyspałem trochę. Muszę każdego kliknąć. Za późno snapa otworzyłem. Dobra. Snap wysłany, więc można jechać dalej. Nie no, ale Facebooka jeszcze muszę się nagrać. Po to, aby mieć go już nagranego, tak? Tyk. Dobra, to nie. Wysłany. No niby... Co? Czekaj, ja muszę to przeczytać, co? O! No lepiej, to co? Dobra, do tyłu. I ogień! Myślę, że coś mi wyciągnął. Nie, idzie się tu. O, jestem siadowie pole, tym przeciął prawo.
Ale to tam będzie kontrakcik, to zniknie to. Nie, Diki Dongi to jakieś wysyłają. Pan. Jedna niby. Ja, ale pierw zając. Pierw będzie zając. Dobra, podnieś, złożyć ciemnik i... Dobra, tu go postawię na krowę. No 27 minut, no to zanim ja to zwałuję, to akurat będzie to 30 minut. Tak jak mówiłem. No i obciążę go tego, tu jeszcze leży. Od czego? Od tego. Masz TR. No i wałujemy tam. Ile się uda zwałować, tyle się uda. Przez całego pola nie muszę wałować. Jest 12 metrów, 12 na godzinę. No, myślę, że da radę. Tak. Małpa. Oj. Wypierdzielaj z tego snapa. Wyłącz go i włącz mi YouTube. Ja to. Do tyłu zrobić sobie poprzecznik trzeba. No Steyer się nadaje akurat do bałów, no bo ma taką moc. Tylko że Steyer będzie ogólnie na tych płaskich polach, okej, Steyer da radę, ale tam pod te góry to już może mi ciężko, bo wały potrzebują 150 koni, a Steyer ma 175. Więc no. Widać, że Steyer daje radę. Na płaskim, bo jest płaskie pola są na tym mapie, więc da radę. Ale już tam na czwórce pod tą górę to już może mieć duży problem. Bo tam nawet powiem wam, że dość farby miękka. Tam pod tą górę to dość farby nawet wymiękka, który ma 260 koni, tak? Dość ma 260 koni, a i tak wymiękka pod górę jest wałan, więc no halo. Jestem z teren dorąbany fest. Chodzi mi o ten kawałek pola tutaj, o. Że tam nawet dojść wymięka. Że jak sobie jedzie na przykład ten 12 po płaskim, to pod tą górę do dobrych 7 na godzinę zejdzie. 6. Zależy w którym miejscu jeszcze. Pod tą największą górę chyba do... pod tą najstromszą, najbardziej stromą chyba zeszedł mi do 5 na godzinę kiedyś. Nie, nie pamiętam, bo dawno nie wałowałem tam. Więc nie powiem wam, bo nie pamiętam, nie wiem. Ale wiem, że bardzo... No ogólnie problemy mają ciągniki z taką górą. Co ja mogę wam więcej powiedzieć? No jest 13.30, więc sobie ten czas leci. Niedziela dzisiaj oczywiście. Najlepszy czas na odcinki nagrywanie głosowych. No chata jest wolna. Tak sobie to leci. Może by... A nie, dobra. Nie, zostawię tak jak mam te wały na prosto. Bo myślałem, żeby sobie obrócić to jedzie pieca, tak jak jest ten skos, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. No i tak to by nic nie zmieniło, bo i tak po skosie wjeżdżać musiał i tak, więc... Więc jeden pies się agadę teraz, tutaj z jednej strony po skosie, czy... W sumie teraz to jedna strona jest prosta pola, a druga nie, tak? No a wtedy bym jak po skosie tak, to bym musiał z dwóch stron ze skosa wierzyć. Z tej i z tamtej. Więc to tak
nie opłacałoby się. No ja i tak sobie wałujemy powolutku. Tutaj zrobimy sobie tak. Nakręcimy. No i bez Żyda. Równiutko zwałowane, zwałowane, więc elegancko. 25 minut, więc zanim to zwałuję, to będzie akurat 30. No bo tu jeszcze trochę kręcenia będzie na tym polu. A powiem wam, że w ogóle fajnie. A jeszcze zaraz zobaczę, ile już oleju się zrobiło od początku odcinka. Od początku odcinka zrobiło się... Tego, żebym nie widział. Tutaj nakręcimy. Będzie bez Żyda? Jo, bez Żyda. Oleju się zrobiło 90 litrów. Więc na spokojnie. Powoli się to będzie przerabiać. No, na miesiąc 4800 litrów się zrobi. Czyli jakieś 14000 litrów oleju powinno być do listopada, bo w listopadzie jest cena za olej, więc jakieś sprzedaż oleju się szykować będzie. W sumie w tym sezonie to tylko olej będę miał do sprzedaży, bo tak naprawdę ja nic nie mam do sprzedaży więcej niż olej. Nie będę miał nic. Oczywiście jak się produkcja oleju skończy, to będą się fabrykę wyłączyć, żeby nikt w tym ciągu, chociaż to tam $60 jest na... $60 na euro, sorry, bo ja mam euro. 60 euro na miesiąc, więc to nie jest dużo. To tamtym można powiedzieć, że drobne. Na tą produkcję się kasę wydaje, ale... Ale wiadomo, jak się olej sprzedaży pakowy, no to będzie kasa. Wtedy już będzie można myśleć, no nad kredytem nie, bo kredytu nie mam. Ale będę zbierał na pole już. Właśnie zastanawiam się na jakie, ale chyba na trójkę, bo czwórka już mi się tak znudziła. Się znudziła, no trochę nudno się już na tej czwórce jeździ tak naprawdę. Bo co, tu masz prosto i tu masz takie dwa cycki, a tutaj by się przedłużyło pole i fajnie takie duże pole by było, tak? Na przykład po drzepach pierwszy sezon. A później już kombinować z słonecznikiem, tak? Bo właśnie muszę zobaczyć, jak koncerny ma olej słonecznikowy. Bo ja bym chciał najlepiej dwa oleje na nas robić. Rzepakowy i słonecznikowy. No i na przykład takie wielkie pole słonecznika i te dwa z rzepaku znowu. I to by znowu było 40 ton. No i żeby cały czas ten rzepak przerabiać na olej, na olej, na olej. Bo olej to jest dobra kasa. A jak to wygląda ze słonecznikowym? 6400, a tu jest 6... Powiedzmy 300, no to jest 100 różnicy, tak? No to jest 100 euro różnicy. 100 euro to nie jest dużo różnicy. Więc można powiedzieć, że to jest taki sam. Też wiadomo, że słonecznika troszeczkę mniej się zbiera niż rzepaku. A jak to wygląda? A tu 2 do 1 jest chyba wszędzie. Tak, 2 do 1 jest. Czyli dwa słoneczniki, jeden olej, dobrze. A ja chciałem zobaczyć, słonecznikowy cen ma... A, w innym czasie jest po prostu do sprzedaży. Więc tak jakby dwa razy w roku mam cenę. Bo widzę, że słonecznikowy jest luty. Jest w lutym najwyższy. A rzepakowy jest w styczniu najwyższa, więc... W listopadzie, sorry. Więc w sumie 3 miesiące różnicy, wtedy kolejna kasa, nie? No. Powiem wam, że kusimy ten olej. Bardzo mocno. Dlatego postawiłem olejarnię już. On sobie robi. 4000 litrów sobie robi. Czyli jakbym miał jeszcze słonecznik, więc 8000 litrów naraz bym robił oleju. Więc spoko liczba, spoko. Nie będzie wstydu raczej. Dobra i ogień, ostatni przejazd i ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy i jak chcecie zobaczyć, jak się wyciągam z tego minusa, no to po prostu wyciągam się z tego minusa po prostu olejem, w skrócie. No, 140 tysięcy na minusie, więc dobra, to się da. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa, pa.
Mamy 30 minut odcinka, więc idealny czas. Na razie, do zobaczenia, cześć, pa. Dobra, do końca pola dechamy.